Szanowni Państwo, serdecznie witam na gminnym etapie konkursu Kulinarne Dziedzictwo Potrawy Regionalne. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Bardzo cieszę się, że w końcu udało nam się po raz w mojej kadencji, niestety dopiero drugi, zorganizować ten konkurs. Proszę Państwa, widać po mnie, że bardzo lubię jeść. No i niestety przykro mi, że przez 2 lata te konkursy nie mogły się odbywać. Tym chętniej będziemy przystępować za chwileczkę do degustacji. Proszę Państwa, witam wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że będziemy z tego czerpali dużo radości z dnia dzisiejszego. Mam nadzieję, że wszyscy będą przepysznie obdarowani przez nasze panie, zarówno z jednej strony z gminy Pocow, jak i z gminy Wilkowice. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do oceny potraw i degustacji, zapraszamy na część artystyczną. Przed Państwem wystąpią dzieci z publicznego przedszkola w Bystrej pod dyrekcją pani Olimpii Podwaciecznik. Dla ducha, pora przejść do konkursu. Konkurs jest gminnym etapem naszego powiatowego konkursu Kulinarne Dziedzictwo. Z tego względu oceniane są nasze 3 koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Wilkowice. Bardzo dziękujemy również za przygotowanie gościnnego stanowiska naszej partnerskiej gminie, dzięki której możemy poznać inne tradycyjne potrawy. Cieszymy się, że możecie wziąć udział w naszym wydarzeniu. Gorące brawa. Najważniejsze jest, proszę Państwa, to, że wszyscy są wygrani i że wszystkie potrawy były bardzo, bardzo smaczne. Myślę, że ogromne brawa. Ale ponieważ był to konkurs, więc pozwolę sobie odczytać decyzję jury, ponieważ panie też by chciały wiedzieć, komu jednak co najbardziej smakowało. W pierwszej kategorii produkt, czyli taka garmażerka, komisja stwierdziła, że pierwsze miejsce przyznaje jajecznicy w 3 odsłonach po furmańsku z pomidorami, z grzybami leśnymi, które przygotowała KGW Bystra. Na drugim miejscu w kategorii produkt znalazł się pasztet z jajek KGW Wilkowice. Druhem jest to w kategorii produkt, je to pastika z wajec z priprawena gazdinkami z Wilkowic. A trzecie miejsce galaretka z nóżek wieprzowych KGW Meszna.
A trzecie je to rosol z nożyczek, które przyprawili gazdinki z mesznej. Druga kategoria, proszę Państwa, czyli po przystawkach czas na zupę. I w kategorii zupy komisja była oczarowana zupą, której były różnego rodzaju dodatki i jajka, i ziemniaczki, i grzanki, i czosnek, niedźwiedzi. Wykorzystano dobrodziejstwa wiosennych różnych ziół. Wyjątkowy smak przypominający dzieciństwo, czyli zupa szczawiowa KGW Wilkowice. Zapraszamy po nagrodę. Po tej pierwszej kategorii, tak w podstacie predjedlach, sme hodnotili polievku, a cela porota bola okuzlena chutiom polievki, w której boli wajca, zemiaki, medwiedzi cesnak, a i inne prísady, tak pre nas bola to chut dziectwa, a taką dobrą polievku nam przyprawili gazdinki z Wilkowic. Natomiast drugie miejsce jest ex aequo, bo były to porównywalne, wspaniałe, pyszne, bardzo tradycyjne zupy, czyli barszcz, tak, barszcz czerwony z fasolą KGW Meszna oraz zupa ziemniaczana kartoflanka z KGW Bystra. A drugie miejsce je ex aequo pre gazdinki z Bystrej a z Mesznej. Sme hodnotili dwie poliełki, jedna to bola zemiakowa poliełka, a druga czerwony barszcz, tak z czerwonej riepy z fazolą. No i czas na danie gorące, danie główne, czyli drugie danie. I tutaj, proszę Państwa, komisja wybrała fantastyczne, tradycyjne rolady zawijane wołowe z modrą kapustą, czyli KGW Meszna. Zapraszamy po nagrodę. W kategorii cieple albo chlawne jedlo witiazili gazdinki z Mesznej, a przyprawili pre nas te mesowe zawiny szpanielskie wtaczyki z modrą kapustą. Drugie miejsce zostało wyznaczone za fantastyczne placki ziemniaczane z oskubkami z KGW Bystra. Drugie miejsce zyskali gazdinki z Bystrej, które pre nas przyprawili zemiakowe placki z oszkwelkami. I trzecie miejsce, klopsiki z warzywami i kaszą KGW Wilkowice. A trzecie miejsce gazdinki z Wilkowic, które pre nas przyprawili klopsy mesowe, gulki z zeleninami a krupami. No i po obiedzie czas na deser. Ciasta, czyli nasza czwarta kategoria. Tutaj rzeczywiście fantastyczne, wspaniałe, pyszne, słodziutkie ciasta. I komisja została uczarowana, zaczarowana. Zachwycałyśmy się, bo w życiu nie jadłam tak dobrego sernika, jaki dzisiaj spróbowałam w KGW Wilkowice. Fantastyczny. Po obiedzie je czas na deset, na niejakie sladkosti, a dnes są bola ochromiona chutią, przez że w żywotie są nie jedla tak dobry syrowy kolacz, jako dnes, a przyprawili nam gazdinki z Bystrej, takie to lamki. Z Wilkowic. Przepaczcie, z Wilkowic. Tak, i mamy dwa ex aequo, drugie miejsce, bo były te również fantastyczne, bardzo smaczne, również tradycyjne. Tutaj mamy kołacz serowy z kruszonką KGW Bystra i buchta drożdżowa z posypką KGW Meszna. Wspaniała posypka, super smak, także gratulujemy. A drugie miejsce je ex aequo pre Bystru, a Mesznu Bystra przyprawila też tradyczny syrowy kolacz, a nie Bystra. Bystra. Przepaczcie. Z posypką, a Meszna przyprawila buchty też z tradyczną posypką. No i po tak obfitym, smacznym jedzonku czas na nalewkę, żeby to wszystko dobrze przetrawić. No i tutaj komisja do spraw nalewek uznała,
że pierwsze miejsce należy się za wspaniałe wino z ciemnych winogron. W wykonaniu rzeczywiście w naszym terenie zrobić tak smaczne wino, to jest wielka sztuka. I tutaj pierwsze miejsce KGW Bystra za wino z ciemnych winogron. Po obiedzie je potrzebne są nieco napić na trawenie, a pyrwem jest to w kategorii alkoholickie napoje zyskali gazdinki z Bystrej, które przyprawili to, co w naszym regionie je na ozaj zlożyte, tak wino z tmawego winicza. Drugie miejsce, proszę Państwa, tajemnicza, ale podobno fantastyczna. Kierowcy niestety są poszkodowani. Śliwkówka z węgierek dziadka Józka. Pozdrawiamy dziadka Józka z KGW Wilkowice. Druhem jest to śliwkowy likier starego ojca Józefa, który przyprawili Wilkowice. I również fantastyczna nalewka cytrynowa Roma KGW Meszna. A trzecie miejsce to cytronowy likier Roma przyprawiony gazdinkami z Mesznej. Bardzo serdecznie wszystkim gratulujemy. My również z Rejonowego Związku patrzyłyśmy na wasze stoiska, patrząc na piękne, ciekawe, tradycyjne przygotowanie stołu. I tutaj nasza komisja chciała wyróżnić naszych gości ze Słowacji, którzy w przepiękny sposób, taki bardzo tradycyjny, zaprezentowali stoisko swoje z fantastycznymi potrawami. I chcieliśmy tutaj naszym gościom ze Słowacji wręczyć dyplom i nagrodę załącznik, żeby się wam przydało. Wszystkiego dobrego, gratulujemy. A pokiaľ ide o prípravu stolu, tak porotie sa najviac páčilo to, ako je upravený slovenský stol, preto sme v tejto mimoriadnej kategórii sa rozhodli, že cenu dostanú gazdinky z Pucova. I myślę, že Pucov należy również nagrodzić. Jak nie inaczej, to chociaż gromkimi brawami, proszę Państwa, w kategorii nie nalewek, bo to nie nalewka, ale przepyszna śliwowica. Serdecznie brawo. Jeszcze jako predseda poroty chcę pridać, że nieco sa to nie chodzi k tej kategorii likery, ale veľmi sa mi páčila, veľmi mi chutlala táto slivovica zo Slovenska. Jako naczelnik Wydziału Promocji Powiatu, Sportu, Kultury, Turystyki w naszym powiecie bielskim chcieliśmy taką dodatkową nagrodę przyznać za fantastyczne placki ziemniaczane w KGW w Bystrej, które przypomniały mi przynajmniej te czasy dzieciństwa, gdzie babcia wypiekała to na blasze, gdzie się ogień palił i po prostu były cudowne, fantastyczne, chrupkie. I gratuluję pani Marysiu i całemu kołu. Taki skromny podarunek od nas i wielkie brawa, bo naprawdę to był smak dzieciństwa. A myśmy przyprawili specjalną cenę, a chcemy odowzdać ją gazdinkom z Bystrej, które przyprawili zemiakowe placki, takie krechkie, które zobudili moje wspomnienki z dzieciństwa, kiedy moja stara mama ich pekla na tradycznej pecji na plechu, gdzie tryskał ogień. Chcem sa v prvom rade poďakovať pánu starostovi Vilkovic, že sme spoločne mohli nadviazať spoločnú družbu a takto sa spolu stretávať. Aj v našej obci máme takéto gastronomické dni, nazývané Pucovský koštovník, na ktorý vás taktiež srdečne pozývame, ktorý bude 4.9. September. Takže srdečne ste pozvaní a dúfam, že sa budeme takto spoločne stretávať pri rôznych príležitostiach a
jednotlivé obce sa budú navzájom stretávať. Dzień dobry wszystkim. Ja tak na koniec krótko, bo to jest też bardzo dobry moment, żeby podsumować realizację naszego wspólnego projektu z gminą Pucow. To jest już nasz drugi projekt. Tym razem zdecydowaliśmy się rozpropagować te nasze piękne stroje. Przede wszystkim stroje tutaj z Pucowa i z Wilkowic, które kupowaliśmy w ramach dofinansowania. Praktycznie już wszystkie działania w ramach projektu są za nami. Zrealizowaliśmy ankietę i konkurs w naszych szkołach. Z tych ankiet i konkursów widać, że to, co robimy, ma sens, że to propagowanie jest potrzebne, żeby ta więź z lokalną tradycją była podtrzymywana w młodym pokoleniu. Wydaliśmy także krótką broszurę z podstawowymi informacjami. Tutaj można znaleźć je na stolikach, także zachęcam do zapoznania się z informacjami na temat nowo zakupionych strojów i potraw, które mogliście Państwo dzisiaj kosztować. I na koniec chciałbym bardzo serdecznie podziękować i panu wójtowi Januszowi Zamankowi, panu zastępcy Maciejowi Mrówce i panu staroście Metodowi Sojczakowi za to, że wspierają te wszystkie inicjatywy, bo bez nich nie byłoby to możliwe. Chciałbym podziękować bardzo paniom z kół gospodyń wiejskich, bo to one podtrzymują tą największą więź. Z tych ankiet naszych wyszło, że dzieci najczęściej mogą się zapoznać właśnie dzięki działalności kół gospodyń z tymi strojami, z tymi potrawami. Bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję naszym gościom. Mam nadzieję, że to nie nasze ostatnie spotkanie. Do zobaczenia.